Cześć, witajcie, z tej strony Artur. Dojeżdżam właśnie do klienta, do miejscowości Rakowiec. Tu wiozę do niego siewnik Monosema do buraków. Dobrze trafiłem? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, nie? Inaczej nie trzeba. A tyłem da radę pan? Mogę próbować tutaj. Co? To będzie chyba na wychyłacz. No mogę spróbować z tyłem cofnąć. No dobra, no, dobra. Z tej strony to będzie mi łatwiej i będzie panu wyjechać. No, no dobra, tylko... A tu jest dosyć szeroko. Tak? No nie, to tam się odbije i będziemy próbować dawać. Dobra, tutaj brama. I pan krzyczy w razie co? Tu będzie padać chyba, co? Już chyba starczy. Ale tam się jak burzy akurat. Nie. No jadą tutaj, dobra. To no dobra, to już tutaj podjadę. Kopar Kilowol. Klucz do sukcesu. Mniejszy rozmiar, większe możliwości. I dotarliśmy. Dobry. Wjazd dobry, kurde, dużo, bo dużo na ulica jest, nie idzie cofnąć, nie? Fajnie. Ja mam jeszcze z tyłu wjazd, ale... No. Drogę robię, Maciej. A tam? Ale drogę robię mi, bo to... No akurat. Dobra. Ale punktualnie, akurat na wielki tydzień to się obrobię. Aha. A tak miało być? No, no. 15 i... Jest. Jest. A, to bardzo dobrze, firma, nie? Trzeba przyznać. Może być, co tam. No to była, no to do buraków, do buraków. Do buraków. No, ale pierwsze takie wiedzę, zawsze się te inne się wozi. A tu akurat, no, mańczy też, nie? Na mozaice te, co sieją jeszcze kukurydzę, u mnie no. To za ciężkie. Aha. Topią się i... A, te no, takie delikatne to... A te właśnie, to... Te delikatne, no. A czemu on musi być mocny, a nie delikatny? No. Tylko taki mniejszy po prostu, nie? Aha, i dużo pan obsiewa buraka? Nie, tam. Niewiele. No ale to. Czy na usługowo? Trochę? No zobaczymy, nie, tutaj już każdy jest usprzętowiony, także. Aha, no tak. To nowa maszyna jest? To Zetor, nie? Zetor. I nowa maszyna? Nie, też już parę lat. No, ładnie wygląda tak. Koła nowe. Koło. Do silnika. Aha. Dobrze, a no nic. Dobra, tu weźmiemy dwa pasy, podjedziemy, bo to akurat to tam dalej... Ile on waży? Pan co? 721 kg pisze na nim. Co, ciężki? Ręcznie. No nie wiem, czy ręcznie, nie? No to 8 rzędów, no to takie 500, takie mniej, te 4 rzędowe na przykład do warzywek, to tam 500 kg, czy ileś ważą, niecałe, nie? No, a to taki ten ciężki nie jest akurat. No bo taki miał być. A no, no to jak taki miał być, to pasuje. Dobra, tu weź wyciągnąć za dwa pasy. O, jeszcze. A to chyba... Ma pan bydło? Nie. Nie ma trzody, tylko same ten. Sama gleba. Sama gleba. A to... Na tym jest roboty znowu, nie? Jak ktoś tam ma trzody czy coś, to... A ile to można robić? O, teraz to tak... Dobra, podjedziemy tam za koła, zapijmy jedne, drugie, nie? I dwa, nie ma pasami nie, tutaj. No ja tutaj z tej strony wjadę. No, no. Okay, na górę, wjedziemy na pasach to zrobimy. No tak. No, no, nie, pod spodem to nie ma za bardzo dziwne, bo tam nie pasuje, nie? Nie, no. Nie, to podjedzie tak, tu kuk tymi. I będziemy zabezpieczyć tego, wiązać to. No. Proxima. Dobra, tam podpniemy jeszcze. Dobra! Co to takie? MultiOne. Lider w ładowarkach przegubowych. Mini ładowarka, która zastąpi kilka osób naraz. Ładunkiem. Aha. Na siebie. Tak? Czy tam jest tu? O.
i po robocie. I do tyłu, niech pan jedzie. Aha. No maleństwo. Ale swoją cenę ma. Tak, wszystko teraz. No. A no, dobrze. Będzie siać buraka. Ale mówią, że za jakość trzeba zapłacić. A no, chyba tak. No na pewno. To nie od dziś jest tak, że za jakość trzeba zapłacić, nie? No. Mówi pan uruchomienie czy coś, jakbym sobie nie poradził, to tam macie jakieś wsparcie? Tak, to na pewno trzeba dzwonić tam, bo to przez pokrzydło było, to przez co to było? Ten... Nie, u was bezpośrednio. Aha, u was, no to, no to na zadzwonić, no to. To w razie co pomogą. To pomogą na pewno, nie? Czyli ja tak myślę, ja się nie znam dokładnie jak to tam, jakie są procedury, ale wiem, że przyjeżdżałem na uruchomienia. Czy jeszcze jakiś komputerek do tego? Tak jest, no już panu zaraz dam, no, żeby nie zapomnieli tej sprawy. To wszystko mechaniczne niby, no ale nie. Teraz macie logo. No. Taki grubaśny. No to nie wiem, już jakiś czas, jest dłuższy czas chyba to jest takiego. Nie, tak? No ja jakiś czas temu brałem od was kombajn. Aha, ale jaki? Mediona. Aha. No to już jakiś czas na pewno. Dobra. Dobra, ten komputer zaraz do pamięci dam. Coś tu jest. Dobra. No, najważniejsze to instrukcja obsługi. Jest po polsku na pewno. Bo ja mam tak, że wszystko czytam. Aha, no to nie, tu może pan ma lekturę taką poważną. Książka gruba, można czytać. No. No i dobra, komputerek. No. To. I tu mamy taki... kod robotowy to wykorzystałem w e-sklepie w firmie Korbanek. O! No i co tutaj dzięki zadzwonić bardzo. I tu do was podpiszemy. Promocja firmy Korbanek. Szukaj linku w opisie i komentarzu pod filmem. Kliknij i odbierz nagrodę, którą dla ciebie przygotowaliśmy.